Bartek Rak, socjomania.pl, który dzisiaj miał problem z wejściem. O, tutaj mikrofon, proszę. No tak, pokoju miałem mi się problem. Udało. A problem miałem z wejściem do pokoju, dlatego że jak się okazało, nie można karty pokojowej nosić koło telefonu komórkowego. O, to dobra informacja. I koło karty kredytowej, więc polecam. O, to jeszcze lepsza usunąć. Informacja. O, jak wszyscy nagle zareagowali. Uniemożliwia wejście do swojego pokoju, to jest najgorsze. Tak, a jeszcze się potem dowiedzieliśmy, że jest zrobiona z drewna, tak? I tak. Łatwo ją złamać. Łatwo się łamy, bo to jest skandynawski wymysł, także... Okej, okay. Trochę o socjomanii, ale tak naprawdę to bardziej w ogóle o całym blogowaniu, bo jak gdyby o socjomanii może nie ma za bardzo co mówić, to po prostu blog o marketingu internetowym i mediach społecznościowych, ale chciałem coś powiedzieć o tym blogu w kontekście w ogóle blogowania, żeby... Może ktoś weźmie z tego jakąś inspirację i tak dalej. Przerobiłem hasło Pawła Tkaczyka, który mówi, że budowanie marki, tak, to opowiadanie historii. Ja sobie to ukradłem i powiedziałem, że blogowanie to tak naprawdę opowiadanie historii. Myślę, że się w tym w wielu miejscach zgodzicie, bo każdy w jakiś sposób opowiada albo swoją historię, albo historię tego, czym się interesuje. Wezmę sobie pilota. Okej, okay. Zaczęliśmy w listopadzie 2009, to był mój jakiś taki prywatny zupełnie blog, którego nikt nie czytał. Pisałem tylko po to, żeby po prostu usystematyzować sobie wiedzę z marketingu internetowego. Nie miałem jak gdyby gdzie tego robić, więc wydawało mi się, że WordPress to jest w ogóle najlepsze narzędzie. Fajnie, akurat pracowaliśmy wtedy nad agencją interaktywną, więc różne case'y sobie wyszukiwałem w necie i tam opisywałem. Potem się okazało w styczniu, że jednak na przykład pracownicy to czytają, potem jakieś znajomi też to czytają i wszyscy mówią, że nawet fajnie to wychodzi. Więc trochę zmieniliśmy szatę graficzną, trochę zmieniliśmy logotyp i wyszliśmy z tym na świat. Coraz więcej osób czytało, było bardzo fajnie, tak? To na pewno dawało powera. Tutaj tak w listopadzie się okazało już całkiem, że nie mam niestety na to czasu i na blogowanie, bo za dużo czasu poświęcaliśmy pracy. Rozwijaliśmy swoją firmę i okazało się, że blog jest po prostu mniej ważny. I teraz co można zrobić w takim momencie, bo myślę, że wielu z was spotka się z takim problemem, że na przykład na blogowanie nie wystarcza nie mamy odpowiedniej ilości czasu. Wtedy polecam założenie sobie bloga grupowego, tak? Czyli zaangażowanie kilku osób, które mniej więcej interesują się podobnym tematem i będą chciały z wami uczestniczyć w tym blogu. No i w moim przypadku znalazły się cztery kolejne osoby, które chciały w tym uczestniczyć i tak sobie rozwijaliśmy socjomanię. I w sumie doszliśmy do marca tego roku, kiedy tak naprawdę zrozumieliśmy, czego o tej socjomanii chcemy. I w centrum sobie postawiliśmy człowieka, stąd też w naszym logotypie, który tak ewoluował, mamy człowieka. Nie piszemy o gadżetach, nie piszemy raczej też o narzędziach internetowych, tylko staramy się wytłumaczyć w ogóle, czym jest internet. Zresztą tak nazywamy swoją misję, tłumaczenie internetu, bo byście nie uwierzyli, jaka jest mała wiedza wśród osób w ogóle, które nawet interesują się internetem, czy gdzieś z nim pracują, na przykład w firmach, na temat narzędzi ich wykorzystania i jak to może usprawnić ich pracę. Naprawdę jest bardzo źle i jak gdyby my sobie właśnie to postawiliśmy za cel, że piszemy dla ludzi i o marketingu internetowym w ten sposób, żeby oni go mogli zrozumieć. W tym momencie socjomania to cztery osoby, które poświęcają tak naprawdę bardzo dużo swojego prywatnego czasu, żeby nie tylko coś napisać, tak, ale też często się spotykamy w ogóle w świecie rzeczywistym i z osobami, które mają problem z internetem i już tak mówię bardzo ogólnie z internetem. I to jest bardzo motywujące, kiedy widzicie, jak opowiadacie o tym internecie, o mediach społecznościowych, jakie on daje możliwości. I tym osobom się otwierają oczy. One mówią, że nareszcie to zrozumiały, że wow, jakie to jest fajne i jak wiele dzięki temu można zrobić. A potem jeszcze mówicie, że nie chcecie za to pieniędzy. To dopiero jest szok, tak? Więc bardzo często zdarza mi się na przykład opowiadać hotelom i dzięki temu sobie sypiam po prostu za darmo po różnych miejscowościach w hotelach, tylko za to, że po prostu im popowiadam, jak sobie wykorzystać ten internet. I tak jak mówiłem, misja, tłumaczenie internetu dla człowieka, tak? Okej, działalność społeczna to coś, co będziemy zaczynać w grudniu. Wybieramy się do szkół na razie w okolicach Krakowa, bo mniej więcej stamtąd pochodzimy, chociaż ludzie socjomani to tak naprawdę są w całej Polsce, a z Marcinem się jeszcze do tej pory nie spotkałem, bo nie ze Szczecina. Wychodzimy do szkół, tak, i będziemy mówić na temat bezpieczeństwa używania mediów społecznościowych.
bo z tym naprawdę jest źle. Pewnie kojarzycie takie zdjęcie dziewczynki, która sobie zrobiła w piecu, tak, w Auschwitz. Dużo się o tym mówiło z rok temu. Wrzuciła to na naszą klasę, zupełnie nie rozumiejąc, co w tym jest złego i jakie to stwarza zagrożenie. A teraz to zdjęcie sobie gdzieś tam istnieje. Okej, prowadzimy też szkolenia i warsztaty, generalnie dzielimy się wiedzą, ale to, co też jest fajne w socjomanii, to właśnie nowe znajomości. Nie tylko nowe znajomości osób, które piszą z nami socjomanie, ale również tych czytelników, tak, którzy się do nas zwracają z prośbą o konsultacje i tak dalej. Okej, socjomania to był zawsze projekt po godzinach i w pewnym momencie okazało się tak naprawdę, że bardzo dużo czasu mu poświęcam i stał się takim priorytetowym projektem. Już inne projekty gdzieś odeszły na bok, startupy, bo się okazało, że najlepszym startupem jest socjomania, która gdzieś, tak jak mówię, była budowana cały czas z boku. Okej, teraz sobie jeżdżę po Polsce od 15 września do 10 listopada właśnie ze szkoleniami, warsztatami, darmowymi konsultacjami, więc każdy się może umówić na 2 godziny gadania o tym, jak wykorzystać internet i naprawdę nikt za to nie zapłaci. Tak sobie obliczyłem, że pojadę z Krakowa do Warszawy, Gdańska, Szczecina, Poznania, Wrocławia, ale niestety czasami muszę zboczyć, bo na przykład tutaj na Blog Forum Gdańsk, no i w zeszłym tygodniu byłem w Krakowie, potem byłem w Poznaniu, teraz weekend spędziłem we Wrocławiu, teraz znowu jestem w Gdańsku, więc polecam. Ale fajne jest to, że właśnie spotykam osoby, które są związane z socjomanią, a pewnie nigdy wcześniej ani później nie miałbym tej szansy, bo po prostu byłbym zamyślony nad pracą w firmie. Okej, cele na przyszłość, pisać, bo ciągle mało piszemy, te działania w realu nam zajmują trochę czasu, a moglibyśmy poświęcić trochę się więcej pisaniu. Planujemy też uruchomić taki system pytań i odpowiedzi, żeby każdy sobie mógł po prostu zadać pytanie, a my będziemy sobie na to odpowiadać. Raczej się też wyspecjalizujemy w mediach społecznościowych, bo marketing internetowy jest bardzo szeroki i ciężko tutaj się znać na wszystkim. Więcej będzie też reala i myślimy nad wejściem wideo, więc będziemy też może coś nagrywać. No i to w sumie tyle. Jak ktoś jest chętny, to zapraszam do współtworzenia socjomanii. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Czy ktoś ma pytania do twórcy socjomanii? Może ktoś będzie miał. Innej manii. O, dawaj. Karol Paciorek, lekkostronniczy. Zapraszamy do udzielenia. Już się boję. Do pytania. Tak, jasne. Chyba, że chcesz mikrofon. Albo krzycz. Jednak ci dam mikrofon, bo to się nagrywa, wiesz? Wyszliśmy z Włodkiem właśnie, byliśmy wewnątrz i tam się toczy dyskusja o takie fundamentalne pytania. Na przykład, jak żyć? A dla blogera fundamentalnym pytaniem jest, czy używać Facebooka? I to są takie fundamentalne pytania, po których stwierdziliśmy, że chyba zobaczymy, co się dzieje tutaj, bo może być dużo ciekawiej. Wydaje mi się, że to jest trochę bez sensu, ale właśnie chciałem, to zapytam ciebie, bo podejrzewam, że masz trochę podobny ogląd na to, jak ja. Jak używać Facebooka i czy używać Facebooka, ale czy używać Facebooka to jest chyba totalnie poboczne pytanie, bo siedzicie na Facebooku. No, cały czas. Ale może powiedz, jeżeli mówiłeś, to sorry, ale wydaje mi się, że nie mówiłeś, jak używać Facebooka, bo widzę, że blogerzy mają coś takiego, że stawiają swój blog nad szerszym kanałem dystrybucji, jakim jest Facebook, a mogliby mieć więcej czytelników. Co ty myślisz? Wiesz co, to oczywiście zależy od bloga, jakiego prowadzisz i od tematyki, bo w każdej tematyce tego Facebooka można wykorzystywać inaczej, no ale na pewno prawdą jest to, co powiedziałeś, że przede wszystkim to powinien być blog, tak, a Facebook to powinno być dodatkowe narzędzie komunikacji. To, o czym wcześniej mówiła Natalia i podczas tej pierwszej prezentacji, czy drugiej w sumie, że te komentarze, które się pojawiają na blogu, są dużo bardziej wartościowe. Tak? One są dłuższe, więcej informacji można z nich wyciągnąć. No Facebook to jest taki bardzo szybki, mnóstwo rzeczy się tam przemiela i to traci bardzo szybko wartość, tak? Nawet to, że to się nie pozycjonuje. Więc możemy, blogerzy, tak, myślą o Facebooku, powinni myśleć w kategoriach promocji swojego bloga, a nie narzędzia, na którym spędzają najwięcej czasu. Więc zdecydowanie lepiej odejść od tego Facebooka i tak nie mieć zapi na fejsie, tak? Tylko po prostu usiąść i coś napisać dla ludzi i niech to ma jakąś wartość, niż po prostu pisać tak bez sensu. Nawet jeżeli tam jest więcej ludzi. Zresztą popatrz na aktywność tych osób, tak? No patrzę
No właśnie, i trochę jest słabo z tą aktywnością. Ciężko się tam przebić przez ten algorytm Facebook. Znaczy, okej, okay, wasz przykład jest trochę inny, bo wy macie zupełnie inną społeczność, tak? W większości blogerów, no nie udało się zrobić tego, co wy osiągnęliście. Oczywiście, że się da, ale to wszystko zależy, jaką masz tematykę. Jeżeli masz tematykę taką, tak, luźną, fun i zabawę, okej. Jeżeli masz tematykę profesjonalną, już jest trochę ciężej. Widzę, że Paweł Tkaczek się nie zgadza, więc przekażę mikrofon. Znaczy, chciałem tak naprawdę wyjść na środek, tak, zapisać się w kolejkę, ale widzę, że dyskutujecie o tym, o czym chciałem powiedzieć, więc... Okej. W każdym razie da się, tak? To znaczy, że ja robię coś, co jest totalnie profesjonalne, czy jakieś tam budowanie marki i Facebook jest jakimś tam dla mnie dosyć wartościowym źródłem i ruchu i tak naprawdę chodzi o coś innego, czyli tak, bo wy tu rozmawiacie o ruchu, a my tu rozmawiamy, bloger tak naprawdę, jego moc to jest tak zwany kapitał społeczny. I Facebook jest genialnym narzędziem do budowania kapitału społecznego. I czy tamte komcie są na blogu, czy one są gdziekolwiek indziej, to nie ma większego znaczenia, jeśli ty jesteś w stanie tych swoich czytelników zmotywować, żeby oni coś zrobili. Okej, a nie masz wrażenia, że trochę się traci przez to, że się używa Facebooku? Znaczy tak, że te komentarze się pojawiają na Facebooku i potem nagle gdzieś znikają i już nikt nie będzie mógł do tego wrócić, tak? To znaczy, ja ci powiem tak. Ta dyskusja wygaśnie i... Ja ci powiem tak, zależy, co jest jakby twoim ośrodkiem. Jeśli twoim ośrodkiem jest blog, to tak, tylko ja się na przykład nie traktuję... Znaczy, ja dlatego proponuję, że waszym ośrodkiem powinien być blog, tak? No właśnie nie, ja się nie traktuję jako blogera. Jestem na blog forum i prowadzę blog, natomiast ja nie jestem blogerem. W sensie nie jest to częścią mojej tożsamości. Ja się dzielę jakąś wiedzą za pomocą różnych kanałów. Blog jest po prostu jednym z kanałów. I jeśli jestem w stanie zrobić to bardziej efektywnie na Facebooku, to ja nie przywiązuję do tego blogu żadnej specjalnej wartości. Jeśli trzeba będzie, przyjdzie taki dzień, że trzeba będzie go ubić, to ja go ubiję. Okej, no to tutaj znowu dochodzimy do pytania, tak, to kim jest w ogóle bloger, ale to może pomijmy, tak? Mi się wydaje... Nie dzisiaj. Okej. Nie ruszajmy. Ja, tak jak mówię, cały czas będę wspierał tą ideę, że lepiej pisać u siebie na stronie Znaczy tak, Facebook, narzędzie promocji, owszem, tak? Dodatkowy kanał, który wykorzystujemy i na pewno warto to robić, ale ja bym go nigdy nie postawił nad blogiem. Dobra, opinia versus opinia. Dziękujemy raz jeszcze, bo musimy jechać dalej z czasem. Brawo dla Bartka.